Wydaje mi się, że do tej 77 minuty nic nie wskazywało, że aż padnie w końcówce tyle bramek i tym bardziej dla Barcelony, bo wydawało mi się, że jednak mimo wszystko ten najgorszy okres ma Bayern za sobą, ale Barcelona wykorzystała, inaczej mówiąc, Barcelona miała piłkarza, który zrobił tą różnicę. Uważam, że to był taki najmniej spodziewany moment, kiedy Messi błysnął, to był chyba jego pierwszy strzał, czy drugi strzał na bramkę i zaskoczył Neuera, no i stało się tak, jak się stało. No, Messi poszedł za ciosem 2-0, następnie trzecia bramka była już, można powiedzieć, no takim większym ryzykiem w ataku Bayernu, aczkolwiek tego ataku też nie widziałem. Zabrakło dzisiaj zdecydowanego wsparcia tutaj w ofensywie Bayernu. Trudno się grało Robertowi, widzieliśmy za mało wsparcie było. Jak był Thomas Müller w przodzie, to jeszcze próbowali grać we dwójkę, ale to widzieliśmy dobrze już przed spotkaniem, że od kilku tygodni dobrze wiemy, że brakuje Robena Ribery'ego w tych trudnych momentach, w momentach, kiedy trudno się gra drużynie. Tacy piłkarze robią różnicę. Robben i Ribery to są piłkarze, którzy dzisiaj zdecydowanie swobodniej się czuli w tych bocznych sektorach, bo tam było dużo miejsca, a Robert miał jedną sytuację. Wydaje mi się, że przy tym wyniku 0-0 jakby strzelił, różnie mogłoby być. Bayern przyjechał po tą jedną bramkę, nie udało się i wydaje mi się, że przy tym wyniku 3-0 będzie bardzo, bardzo trudno odrobić pracę.